Ekspozycja sama w zamyśle plastycznym ma działać trochę jak rodzaj takiego wyciszonego sanktuarium do oglądania tych arcydzieł, utrzymanego w jednolitej kolorystyce, w kolorze dopełniającym w stosunku do bogatej gamy kolorystycznej Rembrandta, a jednocześnie kolorze, który będzie dobrze współgrał z samymi rycinami i rysunkami mistrza. Projektowanie takiej ekspozycji to oczywiście nie jest tylko dobieranie koloru ścian, bo akurat na tej ekspozycji wszystkie dzieła są umieszczane na oddzielnych takich ścianowych konstrukcjach, które troszkę nawet mają za zadanie zmieniać proporcje istniejących pomieszczeń, aby lepiej odbierać same dzieła sztuki. Stąd te wprowadzone nowe ściany mają takie specyficzne załamania. One mają z jednej strony korespondować z geometrią sali, a z drugiej strony wydobywać właśnie walor bardzo miniaturowych momentami rysunków Rembrandta.